W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o jednym z najbardziej zaskakujących odkryć w kosmologii w zeszłym stuleciu. Otóż o odkryciu bardzo tajemniczej i dziwnej formy siły we wszechświecie, którą nazywamy w kosmologii ciemną energią. Co to jest i z czego to wynika? Za chwilę się dowiecie. Zapraszam. Przypomnijmy sobie, że w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że wszechświat, w którym znajduje się różna ilość materii o różnej gęstości, czeka różna przyszłość. Różne scenariusze tego, jak będzie się rozszerzał. Wszechświat bardzo gęsty będzie się rozszerzał do jakiegoś maksymalnego promienia, potem zapadnie się w sobie, się skurczy i cała materia znów zostanie ściśnięta do punktu. Wszechświat o średniej gęstości, którą nazywamy kosmologii gęstością krytyczną, będzie rozszerzał się w nieskończoność, ale coraz wolniej, także w nieskończoności, w ogóle nieskończenie drugiego czasu, mówimy asymptotycznie w czasie, jego tempo ekspansji zbiega do zera, bo grawitacja ciągle hamuje. Wszechświat o mniejszej gęstości niż gęstość krytyczna będzie się rozszerzał w nieskończoność, będzie się rozszerzał coraz wolniej, ale nigdy ta ekspansja się nie zatrzyma. No i w końcu dziwny przypadek taki trochę akademicki, w którym mówiliśmy, że całkowicie pusty wszechświat będzie się rozszerzał stale jednym i tym samym tempem, nieskończoność. Teraz tak, by móc rozsądzić, który z tych przypadków, o których opisaliśmy przed chwilą, mamy do czynienia w naszym własnym wszechświecie, a więc jaka jest jego gęstość, musimy mieć możliwość zmierzyć jego rozmiary albo tempo ekspansji naprawdę na wczesnych etapach. Musimy sięgnąć bardzo, bardzo daleko, setki milionów, a nawet miliardów lat świetlnych od nas. Na szczęście, tak jak opisaliśmy w odcinku, w którym mówiliśmy, jak mierzymy odległości w kosmologii, mamy taką możliwość, dają ją nam wybuchy gwiazd supernowych, czyli najpotężniejsze eksplozje we wszechświecie. No są przecież to bardzo, bardzo jasno świecące gwiazdy, które przez kilka chwil, kilka dni, nawet miesięcy potrafią świecić jaśniej niż niejedna cała galaktyka składająca się z miliardów i setek miliardów gwiazd. Jedna pojedyncza gwiazda supernowa, więc obserwujemy je z najdalszej odległości. I rzeczywiście dzięki pomiarom, których dokonano za pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia, było to najpotężniejsze wtedy narzędzie dostępne astronomom, udało się zmierzyć i zaobserwować wiele takich odległych supernowych i dzięki temu udało się pomierzyć odległości tempo ekspansji wszechświata w najdalszych skalach. I stało się coś bardzo dziwnego, a w zasadzie odkryliśmy coś bardzo dziwnego. Wróćmy sobie tutaj do tego wykresu. Okazało się, że rzeczywiście, jeżeli patrzymy dosyć wcześnie, no to tutaj mamy jakieś takie pomiary pokazujące, że rzeczywiście tempo ekspansji wszechświata spadało. I spadało tak, jakby ten wszechświat miał mniej więcej tą średnią gęstość krytyczną. Natomiast na pewnym etapie historii wszechświata, gdy udało nam się zaobserwować supernowe odległo 5-7 miliardów lat świetnych od nas, 3-4 i tak dalej, i coraz bliżej nas, ale wciąż w dużej odległości, okazało się, że wszechświat zwiększył znacznie swoje rozmiary. Te supernowe były znacznie dalej niż powinny być i te punkty pomiarów nie wypadły wcale tutaj, gdzie wydawało się, że wszechświat ma małą gęstość, ale tutaj, po tej stronie krzywej. Okazało się, że tak naprawdę nastąpiło coś dziwnego. Wszechświat zwalniał ekspansję, a potem nagle zaczął przyspieszać. Dlaczego? Bo te supernowe były dalej, niż powinny się znaleźć, gdyby w ogóle wszechświat był pusty. Czyli gdyby nic nie hamowało ekspansji. Zauważyliśmy coś takiego dziwnego. Wszechświat najpierw zwalniał, grawitacja robiła swoje, a potem nagle zaczął przyspieszać. Odkrycie to nazwano odkryciem przyspieszonej ekspansji wszechświata. Przyznano za nie Nagrodę Nobla. No i teraz kosmologowie i astrofizycy zostali z wielką zagadką, cóż to może się dziać? Dlaczego tak coś dziwnego dzieje się w naszym wszechświecie, że coś przezwyciężyło grawitację jakieś 5 miliardów lat temu i zamiast zwalniać ekspansję, zaczęło ją przyspieszać. Czyli mamy do czynienia z jakąś dziwną antygrawitacją na kosmicznych, największych skalach. Ten dziwny mechanizm odpowiedzialny za to, że nagle wszechświat, no nagle w swojej historii zaczął przyspieszać swoją ekspansję, kosmologowie nazwali ciemną energią. To najogólniejszy termin, dlatego że no to musiał być coś dziwnego, co wywołuje antygrawitację na największych skalach. I w zasadzie też mówimy obecnie zamiennie, też stała kosmologiczna, którą oznaczamy dużą grecką literą lambda. Dlaczego stała kosmologiczna? Otóż dlatego, że w historii nauki pojawiła się już idea, która bardzo przypomina
na własności tego, co robi ze światem ciemna energia. Była to właśnie stała kosmologiczna, którą wprowadził do równań ogólnej prędkości Albert Einstein. Jego pomysł był taki. Einstein, który kiedy pracował nad teorią grawitacji i ogólnej prędkości, nie wiedział, że świat się rozszerza, bo robił to w latach 20. Chciał koniecznie uzyskać w swoich równaniach opis wszechświata statycznego, ale równania jego teorii pokazywały, że wszechświat się powinien albo zapadać, albo zawsze rozszerzać. Brakowało jakiejś siły, która by przeciwdziałała grawitacji, tak żeby można było uzyskać idealnie statyczny wszechświat. Wymyślono więc wówczas, że jeżeli mamy dwie galaktyki, na przykład mamy sobie jakąś inną galaktykę i mamy naszą własną drogę mleczną, no to oczywiście te dwie galaktyki, jeżeli patrzymy sobie, to ta galaktyka odległa jest przyciągana przez drogę mleczną siłą grawitacji, jak u Newtona, u Einsteina również. Więc żeby te galaktyki się do siebie nie zbliżały, żeby wszechświat się nie zapadał, musi istnieć dodatkowa siła, którą nazwiemy siłą antygrawitacji albo siłą właśnie antygrawitacji, która będzie równa, tutaj mamy po prostu jak u Newtona, stałą grawitację, masa jednej galaktyki, masa drugiej galaktyki, odległość w kwadracie. A tutaj mamy właśnie tą stałą lambdę, która mówi nam, że jest pewna siła antygrawitacja, która działa na pewnych odległościach. Einstein, gdy tylko się dowiedział później, że wszechświat rzeczywiście się rozszerza, tak to odkrył Hubble, nie pożałował wcale wprowadzenia tej członu lambda, bo tam rzeczywiście może naturalnie występować w teorii względności, ale tego, że próbował w tak prosty sposób utworzyć, tak sztuczny sposób utworzyć model wszechświata statycznego, nie rozszerzającego się ani nie kurczącego się. To mu się nie udało, bo okazało się, że wystarczy najmniejszą nieregularność w tego wszechświata, no i ta lambda już nieidealnie, ta stała grawitacyjna, ta stała kosmologiczna nie jest w stanie idealnie jakby skontrolować grawitacji. No i taki wszechświat ulega albo zapadnięciu, albo rozszerzeniu dalszemu. Ale zobaczmy, że mamy taką stałą antygrawitacyjną, taką stałą kosmologiczną i ona ma dosyć dobre własności. Dlatego, że zastanówmy się, co musi się dziać z czasoprzestrzenią, z tą antygrawitacją, tak żeby najpierw, kiedy wszechświat jest mały i gęsty, nie była ona znacząca, wygrywa grawitacja, bo najpierw pamiętamy, że wszechświat zwalnia. Dopiero po pewnym czasie, kiedy osiągnie on odpowiednio duże rozmiary, albo upłynie odpowiednio dużo czasu, antygrawitacja zaczyna dominować. No i właśnie tym, co się zmienia, to oczywiście rozmiar samego wszechświata. Więc gdybyśmy mieli antygrawitację, która jest związana z własnością ilością samej przestrzeni, czyli im mniej przestrzeni, tym mniej antygrawitacji, im więcej czasoprzestrzeni, im większy wszechświat, tym więcej antygrawitacji, to mielibyśmy właśnie idealny mechanizm, który powinien tak wpływać na tempo ekspansji wszechświata. Ten mechanizm właśnie jest stała kosmologiczna, która jest jakąś dziwną własnością antygrawitacyjną próżni. Także działa tylko na największych skalach i dopiero wtedy, kiedy wszechświat rozszerzył się do odpowiednio dużych rozmiarów, wtedy stało się jej odpowiednio dużo we wszechświecie, znalazło się, żeby w końcu ona przeciwdziałała powszechnemu przyciąganiu grawitacyjnemu wszystkich galaktyk we wszechświecie. Jest to bardzo dziwna własność, dlatego że związana z samą czasoprzestrzenią. Taka antygrawitacja, czy energia pustej przestrzeni, energia próżni, byśmy powiedzieli w fizyce. Do dzisiaj kosmologowie i fizycy głowią się dokładnie nad tym, by wyjaśnić wielkość tej stałej kosmologicznej, wyjaśnić te własności, które obserwujemy, ale to jest odpowiedź na całkiem inny odcinek. Najważniejsze jest to, że odkryliśmy, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej i prosty obraz, który tylko grawitacja zwalnia ekspansję wszechświata, nie był wystarczający. Nasz wszechświat naprawdę jest bardzo dziwny i rozszerza się coraz szybciej. A powoduje to tajemnicza i zaskakująca ciemna energia.